imienia Jezus na tym miejscu. Ja wywyższam Twoje imię, Jezus, na tym miejscu. Ja uwielbiam Ciebie, Jezus, tylko Ty jesteś Królem, tylko Ty jesteś Panem. Ja mówię, że nie ma innego, nie ma innego. Na Twoje kolano wszystko się zgina, na Twoje imię wszystko zgina kolano. Uwielbiam Ciebie, Jezus, uwielbiam Ciebie na tym miejscu. Uwielbiam Ciebie pod tą bramą, uwielbiam Ciebie w tym mieście, uwielbiam Ciebie za każdą osobę, która słyszy te słowa, za każdą osobę, która jest synem pokoju, za każdą osobę, do której to trafia, do serca. Uwielbiam Ciebie, Jezus. Nie ma większego niż Ty, nie ma innego. Nikt inny nie oddał za nas życia, nikt inny nie poniósł na krzyż naszych grzechów. Uwielbiam Ciebie, że w Tobie jest życie. Że Ty jesteś drogą, że Ty jesteś drogą, że Ty jesteś życiem, że nie ma innego takiego jak Ty, że nie ma innego Boga, nie ma innego Boga poza Tobą. Ja modlę się teraz o każdą osobę, która słyszy te słowa. Ja modlę się o każdą osobę. Ja mówię, że te słowa docierają do serca, docierają do serca. Modlę się o synów pokoju, modlę się o tych, którzy Ciebie szukają. Ja mówię, że oni, słysząc ten głos, wiedzą, że jest to odpowiedź dla nich, do ich serc, na ich wołanie, na ich szukanie Ciebie. Ja modlę się teraz, niech te słowa, które trafiają do ludzkich serc, niech one będą przez nich zapamiętane, niech oni je wspominają, niech oni je rozpamiętują, niech to nie daje im spokoju, niech nie śpią, niech nie jedzą, niech śnią o Tobie, niech szukają więcej, niech spotykają ludzi, którzy będą im to przypominać. Ja modlę się teraz o znaki i cuda na tym miejscu, o znaki i cuda. Modlę się o ludzi, którzy są uzdrawiani na tym miejscu, o ludzi, którzy doznają spotkania z Tobą, dla których to jest odpowiedź, dla których to jest znak. Przekonuj ludzi, Duchu Święty, o grzechu, o sprawiedliwości. Przekonuj ich i o sądzie, że muszą się spotkać z Jezusem, że muszą przyjść do krzyża, że muszą się pojednać z Tobą, że nie ma innej drogi. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, na tym miejscu. Wzywam Twojego imienia, na Twoje imię. Wszystko zgina kolano na tej ziemi. Nie ma innego imienia pod niebem danego ludziom. Ja wywyższam Ciebie, Jezus, na tym miejscu. Wywyższam Ciebie na tym miejscu. Ja modlę się o nowe narodzenia. Modlę się o nowe narodzenia ludzi. Modlę się, niech oni z odwagą do nas przychodzą. Niech z odwagą Ciebie szukają. Ja przeklinam wszystko to, co powykręcała im religia, co zostało powykręcane. Ja mówię teraz, że Ewangelia jest prosta i że ludzie przyjmują ją w prosty sposób, że w prosty sposób dociera do ich serc, że w prosty sposób przechodzi przez ich umysły. Ja modlę się teraz o to, niech ci, którzy szukają Ciebie, niech ci otworzą swoje serca. Ja mówię, że oni Ciebie znajdują, że oni Ciebie znajdują. Ewangelia jest prosta. Ja mówię, że ta Ewangelia jest prosta. Zabraniam Ci, diable, wykrzywiać drogę tych ludzi. Zabraniam Ci. Przeklinam każdą religię na tym miejscu. Przeklinam to. Przeklinam wszystko to, co stoi na przeszkodzie, ażeby ludzie słyszeli te słowa. Ja poniżam teraz to. I wzywam Twojego imienia, Jezus, na tym miejscu. Niech te słowa, które ludzie słyszą, docierają do ich serc. Niech nigdy już dla nich nie będzie tak samo. Niech realnie Ciebie szukają. Niech się z Tobą spotykają. To, co słyszycie, przyjaciele, to jest Ewangelia, taka sama, jaką głosił Jezus, gdy chodził po ziemi, tak samo zwiastowana. Bóg powiedział, że upodobało Mu się, ażeby ludzie byli zbawiani przez w oczach ludzi głupie zwiastowanie, czyli przez głoszenie Ewangelii o Jezusie, który na krzyż poniósł każdy nasz grzech, każdą chorobę, każde nieszczęście, każdą depresję, każdą biedę. Wszystko to, co wiąże i obciąża ludzi, po to, ażeby ten, kto uwierzy, mógł być zbawiony, ażeby ten, kto uwierzy, mógł dostąpić życia, mógł żyć wiecznie, ale mógł mieć też tutaj, na ziemi, tak jak w niebie. Ta Ewangelia jest bardzo prosta. Bóg wiedział, że dla ludzi często mowa o krzyżu będzie czymś, co będzie na ich ustach wzbudzało szyderczy uśmiech, jak jakaś głupota, ale powiedział, że tak mu się upodobało, ażeby świat był zbawiony przez to, że przyjmie tą prostą nowinę o Jezusie, o Jego krzyżu, o pustym grobie i o zmartwychwstaniu, że tak Bóg tego chciał, tak mu się upodobało. Dlatego z tego, gdy słyszycie mój głos tutaj na tym miejscu, to jest tak jak kiedyś, gdy głosił Jezus chodząc po ziemi. Ta sama Ewangelia, te same znaki i cuda dzieją się pod naszymi dłońmi. Te same królestwo przybliżyło się do was. Tak jak Jezus kładł ręce na chorych, tak kładziemy my. Modliliśmy się z moim mężem o człowieka, który po zawale miał niedotleniony mózg. Pracowało mu 4% mózgu. Lekarze powiedzieli, że tak naprawdę nie ma szans. Pomodliliśmy się o człowieka. Człowiek chodzi, wszystko pamięta. Wybudził się. Modliłam się o kobietę, która miała guza na ręce. Została uzdrowiona. Modliłam się o kobietę, która miała problem z kolanem. Trzeba było stawiać sztuczną część kolana. Ma sprawne całkowicie kolano. Modliłam się o kobietę z mężem, która nie mogła mieć dzieci, o jej męża. Ma śliczną córeczkę. Za parę dni skończy roczek. To jest ta sama Ewangelia, te same znaki i cuda, jak wtedy, kiedy chodził po ziemi Jezus. One są dla was po to, ażebyście zobaczyli, jak realny jest Bóg, jak potężny jest Bóg, jaką moc ma Bóg, co się wykonało na krzyżu, że diabeł jest pokonany, że śmierć jest pokonana, że diabeł jest pod stopami tych, którzy wierzą. Możecie być szczęśliwi, żyć pełnią życia i nigdy nie chorować, nigdy nie być ubodzy i nie martwić się o kolejny dzień. Gdy przyjdziecie do Jezusa, gdy zadacie sobie pytanie, kim dla was jest Jezus, co dla was wykonało się na krzyżu, jakie miejsce zajmuje w waszym życiu, jak wy z Nim żyjecie, czy coś dla was znaczy, czy jest tylko obrazkiem albo figurką, to nie jest Bóg. To nie jest ten, który stworzył niebo i ziemię i każdego z was. To nie jest ten, którego imię jest najpotężniejsze. To nie jest Bóg, to nie ten krzyżyk, który nosisz na szyi, czy jakaś rzeźba. On powiedział, że nie mieszka w kościołach, w budynkach ludzką ręką wybudowanych, ale zamieszka w każdym, który w Niego uwierzy, który powierzy Mu swoje życie, który zaprosi Go do swojego życia, który powie do Niego, potrzebuję Ciebie, chcę Ciebie poznać, chcę iść za Tobą. Taka osoba rodzi się z Bożego Ducha i zaczyna mieszkać w niej Święty Duch i nie ma innej drogi do zbawienia, jak tylko przez wiarę w Jezusa. Nie możesz dokonywać żadnych dobrych uczynków, które sprawią, że trafisz do nieba. Nigdy Jezus tego nie mówił. Powiedział, że musicie uwierzyć i narodzić się na nowo z Bożego Ducha, bo zbawienie to Boży dar, ale dostępny dla tych, którzy uwierzą, a nie dlatego, że będziesz robił dobre rzeczy, że całe życie będziesz dobry i że nie wypełnisz jakiegoś katalogu grzechów, o których mówi ten świat, bo Bóg powiedział, że wszyscy zgrzeszyli, wszyscy, i brak ludziom chwały Bożej. Bo wystarczy, że źle myślisz w swoim sercu o kimś, albo go obgadujesz, to w oczach Boga jest to taki sam grzech. Więc swoimi uczynkami nie zasłużysz na niebo, ale zbawienie możesz przyjąć za darmo, przez wiarę w Jezusa. Przez wiarę w Jezusa. Jeżeli uwierzysz w to, że za ciebie umarł na krzyżu, że w twoje miejsce, biorąc na siebie każdy grzech, poszedł na krzyż po to, żebyś ty, jeżeli uwierzysz, nigdy nie umarł i nigdy nie musiał zapłacić tej ceny. Taka prosta jest Ewangelia. Taka prosta. Do przyjęcia przez wiarę do waszych serc. Ja kiedyś przekraczałam tą bramę przez 5 lat. Skończyłam studia prawnicze tutaj na wydziale. Później studia podyplomowe. Biegłam marząc o wielkich pieniądzach. Myślałam, że to mnie spełni. Zaczęłam pracować, zarabiać, kupować za te pieniądze kolejne rzeczy, pozwalać sobie na to wszystko, co można kupić. Wyszłam za mąż. Mąż był partnerem w bardzo dużej kancelarii prawniczej. Urodziłam 2 dzieci, nowy dom, samochody. Jeszcze więcej. Wszystko, co możesz sobie kupić, żeby zapewnić szczęście. A jednak w głębi siebie czułam pustkę i nic tej pustki nie zatykało. I zaczynałam patrzeć wstecz i myśleć o tym, że to nie o to chodzi w życiu, że musi być coś więcej. Ale tej pustki nadal nic nie zatykało. Aż w pewnym momencie, tak jak wy dzisiaj słyszycie mój głos, ktoś mi powiedział o Jezusie, że umarł za mnie i dopóki nie narodzę się na nowo, to nigdy nie przestanę czuć tej pustki. Ale dla mojej wykształconej głowy dziwnie to brzmiało. Wzbudziło to szyderczy uśmiech na mojej twarzy. Myślałam, że Bóg albo jest dla ludzi słabych, albo jest to w ogóle jakaś legenda. Ale w moim sercu mimo wszystko coś drgało, słysząc te słowa. I powiedziałam do Niego, jeżeli to jest prawda, to ja potrzebuję Ciebie poznać. Jeżeli to jest prawda, co ci ludzie mówią, to omija mnie coś najważniejszego w moim życiu. Że jeżeli to jest prawda, to chcę, żeby mnie pociągnął do siebie i żeby dał mi się poznać. Spotkałam się realnie z Jezusem. On zmienił moje życie. Zostałam uzdrowiona z guza piersi. Żyję i świadczę wam o tym, jak wielkie rzeczy w moim życiu zrobił Bóg i jak wielkie rzeczy może zrobić w twoim życiu. Z Bogiem spotykasz się sercem do serca. To jest dobry tata, który chce relacji z tobą. Jeżeli ktokolwiek ci powiedział, że spotkała cię z jego strony jakaś krzywda, to cię oszukał. Oszukał cię. On nigdy nie chciał, żebyś zasługiwał na jego miłość albo czynił coś. Też nigdy nie zesłał na ciebie żadnej choroby ani nieszczęścia. Pragnie relacji z tobą. Sercem do serca. Sercem do serca. Możesz do Niego przyjść dzisiaj. Wystarczy, że do Niego zawołasz. Chcę Cię poznać. Ufam w Ciebie. Wierzę w Ciebie. Wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu. Poniosłeś każdy mój grzech. Każdą chorobę. Chcę być Twoim dzieckiem, a narodzisz się na nowo i Duch Święty zamieszka w Tobie. To zmieni Twoje życie i już nigdy nie będzie tak samo. Bóg wypełnił moje życie, wypełnił pustkę, którą czułam kiedyś. Gdy przyszedł do mojego życia Jezus, zaczęłam tak naprawdę żyć i to jest dostępne dla każdego was, więc mądrą podejmijcie decyzję. Mądrze decydujcie, bo dzisiaj słyszycie mój głos, dziś przybliżyło się Królestwo. Dziś przed wami leży wybór pomiędzy życiem a śmiercią, ale decyzja jest po waszej stronie. Podejmijcie słuszną decyzję. Wybierzcie życie, a będziecie żyć. Amen.